Jak dobrze możecie pamiętać z mojego materiału Road to Evo, bijatyki już na stałe wróciły w moje progi. Niestety, ostatnimi czasy musiałem je delikatnie ograniczyć do offline'owych zabaw z racji, że wróciłem chwilowo do momentu, kiedy jedynym dostępnym połączeniem z internetem jest hotspot rzucany z mojego telefonu. Jak dobrze wiecie, grzechem śmiertelnym jest granie po sieci w bijatyki, kiedy łączymy się za pomocą Wi-Fi, a nie po kablu, jak Buczek przykazał. No chyba, że gramy w turniejach, wtedy można. Pozwoliłem to jednak spojrzeć na produkcję z tego gatunku pod trochę innym kątem. Doceniać w nich walory, o których często zapominałem, a które też są niezwykle ważną składową, dorzucającą się do sukcesu lub będącą głównym gwoździem do trumny. Teraz jednak chciałbym, żebyście posłuchali mojej skromnej opowieści na temat gry, która jako jedyna z niewielu potrafiła oderwać mnie od Street Fightera 5. A jest to nie lada wyczyn. Zapraszam serdecznie do mojej skromnej recenzji Guilty Gear Xrd Rev 2, tytułu, który rozpalił we mnie miłość do serii Guilty Gear. W ramach wczesnego rozliczenia muszę powiedzieć wprost, że nigdy nie miałem styczności ze serią Guilty Gear, aż do momentu Road to Evo. Jakimś cudem cała ta wieloletnia już seria, składająca się z dobrych 21 odsłon, jak nie więcej, nigdy nie pojawiła się na moim radarze. Żyłem w jakimś dziwnym świecie, gdzie za prawdziwe bijatyki uznawało się jedynie Street Fightera, Mortal Kombat, Mugena albo Tekkena. Tymi dziwnymi były Super Smash Bros, Narutimetto Atzel albo Sparking Meteor. Poza tymi zestawami nie istniało praktycznie nic. Od czasu do czasu ktoś mógł wyskoczyć z jakimś Ergeist, bo tam był Cloud z Final Fantasy, albo jeszcze bardziej niszowym tytułem, który był po chwili zapominany. Nieświadomość o istnieniu tej serii mogła być również podyktowana faktem, że mieszkam w Polsce. Kraju ówcześnie, jak i w sumie dalej, dość zamkniętym na różne odchodzące od normy ciekawostki. Tym samym jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy pierwszy raz odpaliłem ten tytuł. Nie wiedząc czego mogłem się spodziewać po winnym kole zębatym, po prostu byłem oczarowany już od samego intra. Ta mieszanka ostrych gitarowych riffów i wokalu, dopełniana przez prezentację postaci, animacji oraz urywki walki sprawiły, że momentalnie poczułem ciary na plecach. Od razu postanowiłem zanurzyć się w to uniwersum i pierwsze co zrobiłem, to odpaliłem tryb fabularny. Chciałem poznać te postacie, które przed chwilą masakrowały się w tańcu pięknej animacji z ostrą muzyką. No i powiem wam, że nie byłem gotowy na to, co mnie spotkało. Tryb historii jest zupełnie inny niż można by się spodziewać po bijatykach. Zamiast ciągłej walki przeplatanej okazjonalnymi przerywnikami i z przeważnie fabułą na dość niskim poziomie, gdzie używane jest ono jedynie jako tło do wszystkiego, którego równie dobrze mogłoby nie być, albo zostać zastąpione przez odgłosy działającej sokowirówki i miałoby to też w wielu przypadkach o wiele więcej sensu, mamy tutaj najpierw recap historii z prawdopodobnie poprzednich odsłon, po czym kilkugodzinne anime ze wstawkami rodem z visual novelek. Chciałbym powiedzieć, że najbliżej temu do Persony 4 Arena Ultimax, ale w Personie mogliśmy walczyć, jeżeli chcieliśmy. W Guilty Gear Xrd Rev 2 nie mamy praktycznie żadnej kontroli nad postaciami. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim w gatunku, gdzie właśnie liczy się, żeby złapać gracza na haczyk poprzez pokazywanie, jak kozackie akcje może wykonywać. A co do samej historii, to było mega spoko. Mega shounenowo i o dziwo wciągająco. Poziom fabuły może nie jest aż tak wysoki jak w przypadku Mortal Kombat 11, które ogarnęło wszystko w prawie idealny sposób. Ale jest na pewno kilkanaście klas wyżej aniżeli w Street Fighterach, Bloody Roarach albo innych Super Smashach. Niestety jest to kontynuacja ciągniętej już od lat opowieści. Nie wszystko będzie wykładane w super oczywisty sposób, ponieważ deweloperzy zakładają, że już jednak coś wiecie, skoro sięgnęliście po kontynuację ich serii. Najważniejsze jednak jest to, że nie jesteśmy zostawiani sami sobie w poznawaniu tego świata, jak w przypadku Final Fantasy XIII. Tam nie brano jeńców i trzeba było albo wszystko skumać od razu, albo płynąć w niewiedzy przez kilkadziesiąt godzin rozgrywki. Tutaj natomiast w każdej chwili, kiedy pojawi się jakieś zagadnienie z uniwersum Guilty Gear, których nie rozumiemy, a są uznawane przez twórców za ważne, możemy bez problemu zapauzować grę i przy pomocy specjalnego menu natychmiastowo przeczytać krótkie wyjaśnienie tego, czym jest dana rzecz, miejsce, osoba itd.
Zanim jednak przejdę do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli nieskrępowanej niczym mucki, to chciałbym zatrzymać się przy wizualiach w tym tytule. Gra sama w sobie jest piękna pod względem grafiki i detali. Jednak jest to okupione pewnymi uproszczeniami, które mogą kłuć w oczy i przypominać dawne pionierskie czasy. Kiedy dochodzi do bardziej skomplikowanych ruchów, w sensie trzeba coś uderzyć albo wykonać cokolwiek bardziej dynamicznego, to niestety czar delikatnie pryska. Animacje postaci w takich momentach często przypominają te ze staroszkolnych JRPG-ów, gdzie postacie dwuwymiarowe poruszały się po trójwymiarowym otoczeniu. W ramach obrony przed linczem to dotyczy tylko trybu fabularnego, który jest, jak już mówiłem, trochę inny niż ten, do którego jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni. Więc ma też swoje delikatnie inne bolączki, jak te wspomniane przed chwilą. W typowej rozgrywce jest zgoła inaczej. Tam jakimś cudem wszystko jest dopięte na ostatni guzik i potrafi bardzo mocno zaskakiwać. Ja na przykład nie byłem świadom przez długi czas, że to co leci teraz na waszych ekranach, a ówcześnie pierwszy raz zawitało na moim nowoczesnym Rubinie, to gra z pełni trójwymiarowymi modelami. Nic praktycznie tego nie zdradza tak na pierwszy rzut oka. Widok typowo od boku, jak w każdym innym tytule z tej konkretnej gałęzi bijatyk. Tak, dopóki nie odpalimy jakiegoś specjala, destroyera lub czegoś podobnego. Wtedy trafia do nas filozofia, jaką kierowało się Arc System Works podczas produkcji tej części gry. Chcieli otrzymać w pełni staroszkolny feeling ich poprzednich gier, ale w zupełnie nowej szacie wizualnej. Zupełnie jakby mottem przy tworzeniu XRTF2 było: jeżeli cokolwiek wygląda jak 3D, to zmień to tak, żeby nie wyglądało. Przy czym, pomimo iż wszystko jest w pełni trójwymiarowe, to chcieli zachować niedoskonałości dwuwymiarowych produkcji. Wiecie, te drobne wpadki podczas animacji, jak pojawianie się dysproporcji ciała, przemieszczanie oczu na włosy i tym podobne. Ich niemalutki znak rozpoznawczy, którym chcą sygnować swoje nowożytne produkcje. Teraz, najbardziej niepłynnie jak mogę, mam zamiar przeskoczyć do prawdziwego mięsa. Czyli faktu, że można w tej grze łowić ryby. W końcu jakaś bijatyka oferuje ten najważniejszy JRPG-owy aspekt. Nigdy więcej siedzenia w treningu po setki godzin i szlifowania swoich umiejętności. Liczy się tylko umoczenie kija w wodzie i wyciąganie tych pięknych lootboxów. 12 na 10. Najlepsza bijatyka ever. No dobra, teraz kiedy już przekazałem to, co zamierzałem od samego początku, a nie miałem pomysłu, jak wpleść to w recenzję, to pora na pogadankę na temat rozgrywki. Pominę wspominanie o jakichkolwiek trybach dla pojedynczego gracza poza dwoma, ponieważ cała reszta jest dość standardowa i nie odkryję Ameryki, opisując, jak to w arcade walczymy z kolejnymi przeciwnikami albo w treningu kombosów będziemy starali się ogarnąć coraz to bardziej skomplikowane kombinacje, których w większości i tak nie użyjemy, chyba że na znajomych, którzy nie umieją grać w gry. To, co zwróciło moją uwagę w trybie treningowym, to fakt, jak bardzo przyjaźnie jest on stworzony w stosunku do początkujących. To już nie jest zwykłe, szaroburę powtarzanie komend na zasadzie: naciśnij przód, żeby iść do przodu, naciśnij ten guzik, żeby uderzyć i tamten, żeby kopnąć. Całość jest poprowadzona na zasadzie dłuższej minigierki, stawiającej przed nami kolejne wyzwania. To już nie tylko daj górę, żeby skoczyć, ale przeskocz tutaj i tutaj, wykonaj wtedy atak w powietrzu, albo patrz, tak możesz skoczyć dalej i to wykorzystać możesz tak. Jest to naprawdę miłe, że któryś z deweloperów rozumie, że po ich tytuły sięgają nie tylko rasowi wyjadacze, ale też naprawdę początkujący. Osoby, które zachęcił do grania w wygląd postaci, rozwałka, jaką widzieli na ekranie podczas jakiegoś pokazu lub opowieści znajomych. Drugim trybem wartym wspomnienia jest Medal of Millionaire, albo w skrócie MON. Jest to tryb będący mieszanką bijatyki i RPGa, w którym walczymy z coraz to potężniejszymi przeciwnikami. Za wygraną otrzymujemy pieniądze, dzięki którym możemy ulepszać statystyki naszej postaci, kupować dodatkowe umiejętności albo ekwipunek i starać się pokonać kolejnego adwersarza stojącego nam na drodze. Nie ma tutaj żadnej historii. Ot co, czysta rozwałka, która potrafi zapewnić zabawy na kilkadziesiąt godzin, jeżeli chcemy poczuć, że spędzone z grą godziny mają jakiś cel. Wiecie, taki bardziej namacalny niż po prostu przyrost skilla. A skoro już o postaciach i zabawie mowa, to warto wspomnieć, że Arc System podeszło do sprawy trochę inaczej niż inni deweloperzy. Nie starali się upchać w grze przysłowiowego pierdyliarda postaci, z których większość wydaje się być jedynie reskinami reskinów z bardzo podobnymi ciosami, a postanowili sprawić, że ich mały, jak na dzisiejsze standardy, zestaw zawodników będzie na maksa różnorodny. Nie tylko pod względem wizualnym, ale też gameplayowym. Każda z postaci wydaje się być ostateczną wersją jakiegoś archetypu.
nie chcieli na przykład zrobić 5 średniaków rozbijających archetyp Unga Bunga postaci, których celem jest rzucanie się na przeciwnika jak na mięso. Jest to coś, czego nie zauważycie w wielu grach. I co ciekawe, Guilty Gear Xrd Rev 2 jest jedną z niewielu gier, która potrafi dostarczyć uczucia spełnienia podczas walki. Naprawdę czuć wagę każdego uderzenia, bezwład poskoku i miażdżenie kości przeciwnika podczas command grabu. Moment, kiedy hitstopy zaczynają działać podczas animacji ataków, praktycznie sprawia, że czujemy miażdżącą siłę uderzenia w żebra, głowę albo nogi. Mógłbym teraz zacząć rozbijać się na drobne i opisywać wszelkie zmiany w mechanikach, ale zrobię to trochę inaczej. Powiem o dwóch, w moim mniemaniu, dość unikatowych motywach walki w Guilty Gear oraz jednym sposobie sterowania. Na początek. Mam tutaj na myśli Destroyery i Roman Cancele. Pierwsze praktycznie nie wymaga większych wyjaśnień, ponieważ nazwa mówi sama za siebie. Są to przepotężne ataki, które w wielu grach ściągają dobre 50% życia. No chyba, że wiedzie skalowanie obrażeń. Wtedy mniej, ale dalej są dość mocne. Różnica jest jednak tutaj taka, że jeżeli trafimy Destroyerem, to poza epickim filmikiem pokazującym atak, praktycznie wygrywamy od ręki. Nie ma znaczenia, czy przeciwnik miał 1% życia, 50% życia, czy całe życie. Następuje całkowity koniec. No, chyba, że nie uda nam się trafić. Wtedy w ramach kary tracimy całkowicie pasek od specjali. Więc trzeba bardzo mocno uważać, kiedy i w jakiej sytuacji chcemy użyć tej dość mocnej karty przetargowej. Drugą mechaniką, prawdopodobnie znajdującą się jedynie w Guilty Gearach, są Roman Cancels. W skrócie mówiąc, jest to technika pozwalająca przerwać praktycznie każdy cios, ruch postaci czy moment, kiedy się bronimy, i jest to stosowane do tego, żeby tworzyć sytuacje, które normalnie nie są możliwe do wykonania. Jak na przykład tworzenie kombinacji z ciosów niekompatybilnych ze sobą lub pozostawiających zbyt dużo miejsca na zemstę. Co do sposobu sterowania postacią, to nie mam tutaj na myśli żadnej ruchowej zabawy przy użyciu żyroskopów, padach albo dziwnego kontrolowania przy pomocy Kinecta czy innych ziemniaków. Jak już mówiłem wcześniej, deweloperzy byli dość otwarci na osoby dopiero sięgające po ich tytuł i poza tutorialem zaimplementowali też dwa sposoby na doznanie rozgrywki: stylish i technika. Ten drugi to najzwyklejsze w świecie sterowanie, gdzie mamy praktycznie pełną kontrolę nad naszą postacią i jej ruchami. Stylish natomiast jest bardziej casualowy. Jest to tryb, gdzie gra dokonuje znacznych korekt w naszych poczynaniach, przez co naciskając guziki jak leci i tak wykonamy jakieś super kombinacje. Nie musimy się wtedy też martwić o bardziej skomplikowane dla nas inputy, ponieważ wszystko zostaje sprowadzone do minimum, jeżeli chodzi o wymagania. Wystarczy na przykład kierunek plus guzik, zamiast wykonywania półokręgu w którąś stronę itd., itd. Kombosy również można wykonywać przy użyciu przemiennego maszowania guzików, bez zastanawiania się nad rytmem, inputami albo czymkolwiek innym. Najprościej można by to podsumować jako tryb dla ludzi, którzy chcą wygrywać bez większego wkładu. Po co jednak robić coś takiego? Coś, co prawie niweluje różnice poziomów między początkującymi, średnio zaawansowanymi, zaawansowanymi, mistrzami i bogami. Otóż w ramach haczyka. Tryb Stylish był stworzony z myślą o przyciągnięciu wszystkich początkujących i próby zainteresowania ich grą. Jeżeli coś takiego by się udało, to z czasem tacy gracze pewnie spróbowaliby trybu technicznego i zaczęli naprawdę uczyć się gry. Niestety, w tym całym zalewie niesamowitości i wychwalania winnego koła zębatego, muszę powiedzieć jedną dość smutną rzecz. Otóż tytuł, pomimo że jest bardzo popularny pośród zaangażowanych środowisk bijatykowych, nie doczekał się nigdy większego uznania w naszym niby otwartym giereczkowo zakątku świata. Więc z wielkim smutkiem muszę powiedzieć, że jeżeli nie mieszkacie w Japonii albo Ameryce, to możecie zapomnieć o znajdowaniu losowych przeciwników do potyczek sieciowych. Nieważne, czy odpalicie tryb rankingowy czy casualowy. Rozumiem, że jest już kilka lat po premierze, ale wspomniane wcześniej gry jak Street Fighter albo Mortal Kombat dalej są dość żywe, pomimo posiadania równie dużego stażu. Otwarcie mogę powiedzieć, że Guilty Gear Xrd Rev 2 jest tytułem jedynie discordowym, ewentualnie do grania ze znajomymi przez sieć lub podczas bijatykowych nasiadówek na kanapie. Co samo w sobie dla wielu nie jest uznawane za minus, ponieważ hej, na Discordzie zawsze znajdzie się ktoś chętny do wspólnego grania. Jednak czasami człowiek nie będzie miał czasu, żeby szukać kogoś na serwerach discordowych. Czasami ludzie przesiądą się na inny tytuł na jakiś czas, albo właśnie już z kimś grają. Wtedy niestety zostaje się samemu,
i fakt, że nie ma możliwości bójki z randomowymi ludźmi po sieci, nawet jeżeli używają tego darmowego Wi-Fi z McDonalda oddalonego od ich domu o 50 metrów, doskwiera o wiele bardziej niż mogłoby się wydawać. Co nie zmienia faktu, że Guilty Gear Xrd Rev 2 jest tytułem jak najbardziej wartym uwagi. Bijatyką, której możecie nie znać, a powinniście spróbować. Jeżeli nawet nie w obecnej formie, ponieważ myślicie, że w grze zostali już sami wymiatacze, nie znajdziecie nikogo na swoim początkującym poziomie, to może nadchodzący wielkimi krokami Strife będzie bardzo fajnym momentem do wejścia do tej serii. Tego przekonamy się jednak dopiero za kilka miesięcy. Mogę wam obiecać jednak jedno. Jeżeli sięgniecie po Xrda 2, to na pewno doświadczycie czegoś niesamowitego i na tyle innego w odróżnieniu od reszty bijatyk, że nie zapomnicie tej gry przez długi czas. Na wszelki wypadek w opisie odcinka znajdziecie link do wspaniałego serwera Discordowego, gdzie z miłą chęcią zawsze ktoś z wami zagra w jakąś bijatykę. A tymczasem, do następnego razu. Cześć!